Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mamy wtorek i rozpoczynamy kolejny stream z kariery FC Fulham Football Manager 2019. Jest to cały czas oczywiście wersja beta, ale przypominam, że już na dniach pojawi się oczywiście pełna wersja gry. No i wówczas będziemy mogli się cieszyć w całości polską wersją językową. Dzisiejszy stream troszeczkę króciutki z racji tego, że właśnie w dniu dzisiejszym także nagrywałem sobie FIFA 19. Kolejny odcinek z Monaco już jutro prawdopodobnie pojawi się na moim kanale. Natomiast dzisiaj jeszcze widzimy się tutaj w karierze FC Fulham. Przypomnę może jeszcze, że w momencie kiedy tutaj... W momencie, kiedy pojawi się już pełna wersja gry, no to wówczas rozpoczniemy sobie to wyzwanie 10 lig. Siema Mikko, witam serdecznie. Rozpoczynamy sobie to wyzwanie 10 lig. Oczywiście rozpocznę je Realem Madryt. No ale dzisiaj zainaugurujemy sobie rozgrywki angielskiej Premier League, czyli zrobimy to, co nie udało mi się uczynić na poprzednim streamie. Mamy już końcówkę okienka transferowego, no i tutaj czas na no już praktycznie domknięcie tych transferów i rozpoczęcie walki o jak najlepszą pozycję w Premier League. Tak więc tutaj wiecie co, ostatnio myślałem sobie troszeczkę o tych transferach, no bo zwróćcie uwagę, mam co prawda tego Patryka Hermana praktycznie już zaklepanego na wypożyczenie. Ale tak sobie zastanawiam się, czy właśnie na pewno będzie to dobry pomysł. No widzimy, że piłkarz jest kontuzjowany, on około miesiąca jeszcze dla nas nie zagra. No i tak sobie myślę, żeby po prostu wycofać się z tego transferu i jednak sięgnąć, bo piłkarza... Po piłkarza West Hamu, którym jest oczywiście... Już Wam tutaj mówię... Oczywiście Mikael Antonio, no i właśnie jego tutaj ściągnąć sobie na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, ponieważ no potrzebujemy bardzo mocno prawo skrzydłowego, tak więc myślę, że chyba lepszą opcją będzie tutaj jednak złożenie propozycji za zawodnika z Londynu, za zawodnika klubu z Londynu. No oczywiście to wypożyczenie będzie troszeczkę droższe, bo 195 tysięcy funtów miesięcznie będziemy musieli płacić za to wypożyczenie. Połowa pensji zawodnika również tutaj będzie musiała być przez nas opłacana. Ona wynosi tutaj w tym momencie 70 tysięcy funtów, będziemy płacili połowę. No i również mogę sobie tutaj wpisać się w klauzulę wykupu w wysokości 7 milionów euro. Myślę, że to będzie 7 milionów funtów, przepraszam, myślę, że to będzie dużo lepsza opcja aniżeli się ma Adam, myślę, że to będzie dużo lepsza opcja aniżeli no taki niepewny i dosyć kontuzjogenny Niemiec. Tutaj widzę, że chyba jeszcze więcej tutaj będziemy musieli płacić za to wypożyczenie. 500 tysięcy domagają się włodarze West Hamu. No zobaczymy, co się stanie, kiedy ja wycofam tę ofertę za Patryka Hermana. Siema Pablo, siema Adrian. Dobra, no dzisiejszy stream troszeczkę później, tak jak już mówiłem. Dobra, wycofajmy tę ofertę za Niemca. Wywalmy sobie go w ogóle tutaj z listy życzeń. Siema Max. No i co? Zatem spróbujmy tutaj jeszcze raz Mikael Antonio. No przypomnę, że... Kurczę, no chyba jednak muszę wejść przez West Ham, bo tak to chyba się nie uda. Przypomnę, że mamy okienka, mamy końcówkę okienka transferowego, siema Kamil. A my cały czas tutaj szukamy dwóch zawodników tak naprawdę, no bo my w grę wchodzi i tutaj boczny obrońca. No nie, no jednak to wypożyczenie byłoby dla nas zbyt kosztowne, jednak tak mi się wydaje. Nie zgodzi się na to zespół West Hamu, no kupowanie zawodnika za 7 milionów euro, no niestety na to nas za bardzo nie stać. Czyli co? Czyli pozostaje po prostu szukać w tym ostatnim dniu tutaj okienka, czyli tego 8 sierpnia. W dniu 8 sierpnia tutaj tych właśnie wzmocnień. No niestety nie udało nam się tutaj kilku zawodników ściągnąć. Próbowałem, pamiętacie, i Trinsao, i także tutaj Kahnemana, no ale niestety ci piłkarze nie podpisali z nami kontraktu z racji tego, że dopiero co związali się ze swoimi pracodawcami. Tak było właśnie w przypadku tego oto niezwykle utalentowanego 18-letniego Portugalczyka. No i cóż, musimy tutaj jednak gdzieś jeszcze sobie tutaj zajrzeć, poszukać jeszcze jakichś innych ewentualnych alternatyw. No, czasu jest bardzo niewiele, jak widzicie.
Tutaj również musimy sobie ściągnąć środkowego obrońcę. No i również na to czasu jest już całkiem mało. Mamy, przypomnę, 7,5 miliona euro na transfery. No nie jest to oczywiście zatrważająca kwota. Kwota, no, za którą możemy sobie tutaj kolokwialnie mówiąc poszaleć. Ale no musimy jednak tutaj tę kwotę wydać dosyć mądrze na piłkarza, który tutaj jednak no, spełniałby nasze oczekiwania i mógłby tutaj wskoczyć od razu praktycznie do pierwszego składu. No zobaczymy. Czy uda nam się tutaj kogoś ściągnąć w tych ostatnich dniach okienka. No nie mam tutaj, jak już mówiłem, zbyt wielu tych alternatyw, jeżeli chodzi o ściągnięcie zawodnika do naszego zespołu, czy to na zasadzie wypożyczenia, czy na zasadzie transferu definitywnego. Widzimy, że te kwoty, które tutaj życzą sobie poszczególni, siema Mateusz, poszczególne kluby dla swoich zawodników, nie są zbyt niskie. No chyba jednak zdecyduje się na tego Jeffreya Brume, który tutaj prezentuje się całkiem solidnie. Ma 26 lat, czyli jeszcze naprawdę sporo może tutaj u nas pograć. Myślę, że to będzie dobry wybór jako taki, no, czy to drugi, czy to trzeci obrońca. Też nie byłby zbyt drogi, bo mój scout tutaj twierdzi, że między 4,6 a 6,7 miliona funtów by kosztował. No spróbujmy złożyć tutaj propozycję w wysokości 5 milionów, albo nie, na początek dajemy 4,5 miliona funtów. 7,5 tutaj widzimy chce zespół Wolfsburga, no to my damy 5. 7, no widzimy, że tutaj ładnie już schodzą nam w dół z tą ceną. 6,25, no to dajmy 5 i 2, rozłóżmy po występach w lidze, 50 występach w lidze, 2 miliony funtów, w sumie, no nie dajmy może 1,5 miliona, wówczas 6,5 miliona funtów wyniosłaby kwota wykupu, no i oczywiście tutaj jak najbardziej Wolfsburg jest w stanie przystać na takie rozwiązanie. Mamy tutaj też Aleksandra Dragowicza, no i myślę, żeby też tego zawodnika ściągnąć, aczkolwiek no widzicie, że to już nie jest ten sam Aleksander Dragowicz, który no miał znakomitą tutaj naprawdę, miał znakomite atrybuty w poprzednim FM-ie. No tutaj jeszcze szukam jakichś ewentualnych wzmocnień, no ale chyba raczej już nikogo takiego ciekawego nie ściągniemy. Waldemar Anton niezbyt dobry, jak widzę. Wielu też piłkarzy tutaj wypożyczonych. Czorluka już bardzo doświadczony, no nie takiego kogoś szukam. Biraski, 24-letni Włoch, no nie najgorszy, ale też stać nas takiego lepszego. Carlos Diogo z FC Nantes, zobaczmy na niego. No też taki sobie. No myślę, że ten Bruma to będzie całkiem niezły zawodnik. Tutaj Eder Alvarez Balanta, no ale też niestety kontuzja i to dosyć poważna. Też mówiliście o tym Lundiamie, no ale też nie jest jakimś porywającym zawodnikiem. Samir z Udinese tutaj też nam się pojawił. Joachim Andreasen, no to jest zawodnik dosyć młody, ale piłkarz, no, który niestety nie może się poszczycić zbyt dużą szybkością. Matwienko też, jakiś tutaj młody Ukrainiec, ale raczej boczny defensor, aniżeli środkowy. Kiedy kariera AS Monaco? No myślę, że jutro prawdopodobnie zdąży się ten film mi zrenderować, ja go dzisiaj sobie nagrałem. No i myślę, że jutro on się pojawi. No mamy też tego młodego Jana Bednarka, ale taki piłkarz raczej tutaj też nie będzie wzmocnieniem, a raczej głównie uzupełnieniem składu. No i nie widzę tutaj nikogo takiego ciekawego. Tutaj mamy też brama Nitiuka, Holendra, też dosyć słaby, Neto z Zenita, ale to już jest 30-latek, tak więc no chyba jednak obstaniemy sobie przy tym Brumie. Mam nadzieję, że uda mi się z nim dogadać w kwestii jego kontraktu. No i jeszcze tutaj musimy sobie oczywiście ściągnąć skrzydłowego, bo cały czas tutaj również usilnie starałem się tego skrzydłowego tutaj do klubu mojego ściągnąć. No ale cały czas tutaj, no jest ten Antonio, no ale widzimy, że byłby zbyt drogi, jest Herman, jest Conor Wickham, no który raczej skrzydłowym nie jest, Mubarak Wakasu, zobaczmy na zawodnika z Gany, no też taki mocno średni, powiedziałbym, zawodnik, Nathan Dyer, Havard Nielsen, to też chyba nie jest zbyt dobry zawodnik, tak jest. No ciężko tutaj kogoś dobrego znaleźć, Adrian Popa, też dosyć słaby. No gdybyśmy wydali 5 milionów tutaj na Brumę, no to mielibyśmy tak naprawdę tylko 2,5 miliona euro na skrzydłowego. No a za te pieniądze,
No myślę, że ciężko tutaj będzie kogokolwiek ściągnąć. Jeszcze jest Luan z Atletico Mineiro, ale on może nie dostać pozwolenia na pracę, tego się obawiam. Jest też doświadczony Ibrahim Afellay, no ale to też jest już zawodnik, który najlepsze lata swojej kariery ma już za sobą. Miguel Cifuentes, też niezbyt dobry zawodnik, Thorsten Schick. No ciężko tutaj tak, że tak ogólnie będzie chyba kogoś ściągnąć. Chyba, że może ktoś taki znany z wolnego transferu ewentualnie. Może ktoś taki nam się tutaj pojawi. No właśnie, może z wolnego transferu poszukajmy zawodnika bez kontraktu. Status kontraktu wygasły, no na liście oczywiście nie. No i zobaczmy, kto tutaj jest taki ciekawy. No może tutaj ustalmy sobie jakieś ewentualne atrybuty. No, żeby miał dobre dośrodkowania i niezłe przyspieszenie. Myślę, że to są takie dosyć ważne. No ale oczywiście kogoś takiego tutaj nie znajdziemy. No spróbujmy może 13. No już ktoś nam się tutaj pojawia, aczkolwiek wątpię, że to będą piłkarze, którzy tutaj mogą wzmocnić nasz zespół. No nie, tak więc damy sobie tutaj dowolny. No i ewentualnie będziemy szukali. No jest Jadson Ramirez na przykład, całkiem niezły Urugwajczyk, no ale wart aż 10 milionów prawie. A poza tym no nie jest on nominalny skrzydłowy. Widzimy mnóstwo piłkarzy wypożyczonych tutaj. Esgian Elioski, no taki sobie. Steven Berghaus z Feyenoordu Rotterdam. No, myślałem cały czas, że tego Michaela Antonio ściągniemy, jednak no, okazało się to jego wypożyczenie zbyt drogie. Szkoda, naprawdę, bo myślałem, że to będzie piłkarz, który może u nas grać. Ezekiel Barco, to jest też genialny chłopak, ale niestety no, nie jest on lewoskrzydłowym. No, nie wiem, co z tym Rastiką zrobić, bo jest dosyć ciekawy, powiem szczerze, aczkolwiek Kosowianin, no, widzimy, technika całkiem słaba. Sebastian Palacios i Bai Gomez, 28 lat. No, ale atrybuty całkiem niezłe. No tyle, że jest to lewo skrzydłowy niestety, bardziej niż prawy. No i tak naprawdę co? Mubarak Wakaso też nie jest jakiś szałowy. Poza tym też jest lewo skrzydłowym. Daniel Candejas też taki sobie. Mathieu Valbuena, ale już bardzo doświadczony, 33-letni. No kurczę, no nie wiem, może w ten ostatni dzień jeszcze ktoś nam tutaj wpadnie, bo na razie no nie widzę tutaj zbytnio możliwości. Nie widzę tutaj zbytnio możliwości. Kurczę, wyświetla mi się tutaj takie powiadomienie ze Steama i nie wiem, jak je wyłączyć. Może wy mi tutaj pomożecie. Pablo napisał mi, że chce oglądać, jak gram. Nie wiem, czy to jest z czatu. No wy tego nie widzicie tutaj na ekranie, ale mi to cały czas tutaj przeszkadza i to dosyć mocno. Bruma gotów zasiąść do negocjacji, tak więc dobra, tutaj no ale kurczę, no widzę, że nie możemy tutaj zbytnio szaleć z pensją za zawodnika. Tylko 35 tysięcy tygodniowo możemy płacić, no nie jest to zbyt dużo. Bruma chce dużo, dużo więcej, tak więc no może dodamy mu tutaj roczną podwyżkę wynagrodzenia, to taką dosyć solidną. Zobaczmy, roczna podwyżka wynagrodzenia 10%, a my damy mu tutaj może 40%, klauzula odejścia w razie spadku, dajmy mu 10 milionów funtów. Pięcioletni kontrakt, no nie wiem, czy to się uda, bo szczerze powiem, ciężko tutaj chyba pójdą te negocjacje, no ale zobaczmy, spróbujmy.
no, 60 tysięcy, no, zawodnik chce zarabiać dużo więcej niż jesteśmy w stanie mu dać. No nic, przerywamy to, no bo to nie ma najmniejszego sensu. Nie zatrudnimy sobie Jeffreya Brumy u nas w klubie. Tak więc no, musimy szukać niestety dalej. No co zrobimy? Widzimy, że piłkarz Wolfsburga ma bardzo wysokie wymagania finansowe, w związku z tym może jednak jakiegoś Szydłowego ściągniemy za większe pieniądze. No ale musimy się bardzo spieszyć, bo widzę, że tutaj naprawdę już bardzo powoli... kończy się to okienko transferowe. No zobaczmy, kogo tutaj mamy. Javier Eduardo Lopez to jest Meksykanin, dosyć młody. No widzę, że tutaj chyba będzie jednak bardzo trudno kogoś sprowadzić. No ale będziemy próbowali tutaj absolutnie do samego końca. Ja się tutaj nie poddam. No Jadsona na pewno nie ściągniemy. Raczej w to bym nie wierzył. Natomiast może kogoś na przykład takiego Erika Tomi. No całkiem niezły zawodnik, ale nie jest to oczywiście prawo skrzydłowy. Marvin Stefaniak, Moroziuk, Vieirinha, to jest już bardzo doświadczony piłkarz. Adrian Mbarba, Pablo Ervias, Diego Botinelli, Gökhan Töre, też całkiem niezły Turek. João Molo, też już dosyć doświadczony. No chyba jednak będzie ciężko, powiem szczerze, bo nie widzę tutaj nikogo takiego ciekawego. No ten Hajrowicz wygląda całkiem fajnie. Widzimy przyspieszenie, szybkość całkiem niezła. No słabiutką ma siłę, ale błyskotliwość, dribbling, dośrodkowania naprawdę całkiem niezłe. I też te wszystkie atrybuty odpowiedzialne za... technikę też całkiem niezłe, tak więc no może dodajmy sobie go do listy życzeń, zobaczymy co powiedzą na temat jego nasi skauci. No musimy się już mocno spieszyć, no bo czasu oczywiście jest już coraz mniej. Matt Phillips, zobaczymy w ogóle czy taki piłkarz jest i on, czy będzie on chciał do nas przyjść. No jest wypożyczony niestety, widzimy Matt Phillips do... O, mamy jakiegoś suba, Robek95, bardzo serdecznie dziękuję. Chyba, że ale kurczę, ten Jadson będzie też chciał dużo zarabiać, bo on zarabia już 35, tak więc na pewno będzie chciał zarabiać dużo więcej u nas. Juan Cazares, Ekwadorczyk, też całkiem niezły, muszę powiedzieć, no ale raczej ofensywny pomocnik, aniżeli skrzydłowy. No i wiem co z tym Berghausem, bo nie jest jakoś dużo wart. O, i kolejny subik, Olaf, serdeczne dzięki. Mamy też tutaj Aleksandriu Maxima, 28-letni zawodnik. Gabriel Sanabria, Argentyńczyk. No jednak jego tutaj raczej... No kurczę, chyba że tego Rashice, o Rashica, tak się to czyta. Chyba jego, może jego jednak wypożyczymy. I kolejny subik. Piotr Kranz, serdeczne dzięki. No dobra, może akurat jego. Szybkość ma niezłą, technikę ma niezłą. Myślę, że możemy sobie tutaj zdecydować się na tego piłkarza. Jest opcja wypożyczenia na dwa sezony? No nie ma niestety takiej opcji, ale no nie płacimy za niego ani grosza, a może okazać się ciekawy. Tylko tak, on ma obywatelstwo Kosowa, drugie ma albańskie. Czy on dostanie pozwolenie na pracę? No tego nie wiem, powiem szczerze. No ale spróbujmy, dobra, spróbujmy i w takim układzie ściągniemy sobie jednak środkowego obrońcę. Jednak ściągniemy sobie środkowego obrońcę za gotówkę, natomiast skrzydłowego wypożyczymy. No zobaczymy, kto tutaj w ogóle będzie w stanie do nas przyjść. No mamy 7 milionów funtów i wcale... nie możemy płacić zbyt dużych pieniędzy niestety temu naszemu potencjalnemu zawodnikowi, który tutaj ewentualnie by się do nas przeniósł. No zobaczmy, kogo my tutaj w ogóle mamy. Boyata, Baumgartl. Taki sobie. Karim Rekik, też całkiem niezły i dosyć młody. O, może on. Fajnie wygląda, naprawdę świetny. 23-letni środkowy obrońca.
6 750 000, no może być nie do kupienia, no ale spróbujmy 7 milionów tej funtów wyłożyć. No chcą 14, no na pewno się nie dogadamy. Na pewno się nie dogadamy. Zobaczmy na Klostermana, ale to jest boczny obrońca raczej. Na środkowego się, no może nadaje, ale... No kurczę, ten Alan Franco byłby świetny, bo ma rzeczywiście genialne atrybuty. Siema Adam. No jak tam transfery? No na razie tak średnio, na razie jeszcze nie udało się nikogo kupić, ale zobaczymy, czasu jeszcze troszeczkę jest, aczkolwiek już dosyć mało. Kurczę, a może jednak jakby tego Dragovicia sprowadzić? Kurczę, siła, skoczność całkiem słabe, no bardzo się ten popsuł ten zawodnik. Reece Oxford, kurczę, no taki zawodnik byłby genialny, no ale na pewno mi go West Ham nie sprzeda. No właśnie, cena zaporowa. Embolo, no na pewno, nie, nawet nie ma się co na razie łudzić. Może w zimowym okienku ewentualnie, na razie nie ma opcji, że takich piłkarzy ściągniemy. Luis Hernandez. 29-letni Hiszpan, no ale też raczej boczny obrońca, nie środkowy. Balanta, no tak jak już mówiłem, kontuzjowany. Samir. No dosyć słaby. No spróbujemy kogoś ewentualnie na wypożyczenie, kurczę, chociaż będzie już ciężko, powiem szczerze, bo Andre Ramajo, Jan Bednarek tutaj nam się też pojawił, Tony Janczkę, taki sobie. No właśnie mam wątpliwość co do tego Andrea Sena, czy to rzeczywiście jest, no jest na pewno przyszłościowy piłkarz, ale no nie taki, który tutaj mógłby z miejsca wskoczyć do pierwszego składu. Serdar Aziz, Turek. No całkiem, chociaż fizycznie troszeczkę słaby. Sebastian Davies też jakiegoś szału nam tutaj nie robi. Mateo Pawlowicz, Chorwat. Gideon Jung, no pamiętacie go z mojej serii Hamburgiem. Naprawdę tam fajnie się prezentował w wielu meczach. Willy Orban, no chyba nie będzie nas stać na niego, ale zobaczmy. €11 milionów, no właśnie, świetny, ale poza moim zasięgiem. Siema Silverek, a też kurczę pisaliście o jakimś środkowym obrońcy, chyba ze Słowacji. O ile dobrze pamiętam. Tylko kurczę, jak on się nazywał? Fredrik Serensen z Kolonii, no właśnie, a jest tutaj jeszcze Jorge Mere, no ale widzimy, że jego kwota za niego jest bardzo duża. Też podpisał dopiero co kontrakt, tak więc na pewno do nas nie przejdzie. Nie ma takiej możliwości w ogóle, tak więc w ogóle szkoda czasu na sprawdzanie go. Vakusin Jovanović. Denis Wawro, o właśnie, zobaczmy na niego. Ja go nie mam w bazie danych. No nie mam Denisa Wawro niestety, z tego co widzę, tak więc no jego sobie nie pozyskamy niestety. Fabio Martins, siema Adrian, Fabio Martins, zobaczmy. Nie mam. No dobra.
Fabio Martins, nie mamy takiego zawodnika. Zobaczmy jeszcze Sołczek. Tomasz Sołczek, ale to jest defensywny pomocnik. O, swoją drogą całkiem niezły. Wow. Genialny. Tylko właśnie, kiedy on podpisał kontrakt? No teraz. Teraz podpisał kontrakt ze Slavią. Czyli no niestety go nie pozyskamy, ale rzeczywiście świetny. Dial Fry, zobaczmy. Middlesbrough. No, całkiem. Fajny, utalentowany. Gra głową 15, skoczność 16. No właśnie, tylko pytanie, ile by kosztował. 5 milionów. No właśnie, 24,5. No nie ma szans na taką kwotę. Liam Moore, ok. Liam Moore Reading. O, też świetny, no ale kurczę, 11 milionów, za drogi. A spróbujmy kogoś na przykład z angielskiej młodzieżówki, tak dla przykładu. No właśnie, jest Fry, jest Oxford, Ben Godfrey z Norwich. Tu Zambę zastąpili, ale on jest wypożyczony. No nie ma tutaj nikogo takiego. No a jakby na przykład spróbować wypożyczyć Sancho z Borussii Dortmund. No za powiedzmy nawet te 100 tysięcy funtów miesięcznie. Ten młody Rowe też świetny. Bardzo utalentowany, widzę, zawodnik. No ale cóż, no niestety chyba nie znajdziemy już tutaj żadnego środkowego obrońcy takiego naprawdę z dużym talentem. Siema Alan, witam serdecznie. No i dobra, no musimy szukać dalej niestety, no bo kurczę, no z Brumą się nie udało, a już naprawdę mało czasu pozostało. Jeszcze coś sobie muszę tutaj. No właśnie, wysłałeś mi, Pablo, zaproszenie i nie wiem teraz, jak to usunąć, żeby mi to tutaj nie wisiało na ekranie. Dobra, też zobaczmy, kogo tutaj w ogóle moi skauci tutaj mi podsuwają. A właśnie, a tutaj mam na myśli jeszcze jednego środkowego obrońcę, Malang Sar. 19 lat, 3,9 miliona. Właśnie o nim sobie myślałem też w ostatnim czasie. No właśnie, nie na sprzedaż. Już widać, że nie na sprzedaż. Niestety. Gregory Cetric, środkowy obrońca, bądź też defensywny pomocnik. No on na pewno odpada. Racine Coli, zobaczmy. Też taki średni, powiedziałbym. Ten Boscali wygląda całkiem nieźle. Dosyć utalentowany, no ale on jest nie na sprzedaż niestety. Brak chęci sprzedaży, już widać, że raczej go nie pozyskamy. No zobaczmy tutaj. Bardzo wielu piłkarzy z Wolfsburga w ogóle. Juanpi też całkiem niezły. Janik Gerhard to jest oczywiście boczny. Jeffrey Bruma widzę, że jednak nie na sprzedaż. Alex Mula, zobaczmy jego. Też raczej lewo skrzydłowy. Federico Ricca. Alex Roblet. Moris Concreto jest środkowy pomocnik, więc tutaj też niestety nic nie znajdziemy ciekawego. No i mamy tutaj też z tego co widzę raport z Anglii, no ale zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Jackson Arwine,
środkowy pomocnik, no też. Freddie Woodman, bramkarz, Joshua King, Ason Balonga, no wszyscy piłkarze bardzo drodzy niestety. Lyon Cooper, 26-letni Szkot, no nie jest tak źle oceniony. Miro Stoch tutaj widzimy, no kurczę, może jednak on na to skrzydło, no jest dosyć tani, jest Słowakiem, jest doświadczonym reprezentantem swojego kraju, no ile by miał kosztować ewentualnie jego transfer? Myślę, że niedużo. Między 2,4 a 3,8. No to spróbujmy 3. 18? Skąd nagle takie duże wymagania? Chyba, że był po prostu wystawiony na listę i oni go zdjęli z tej listy. Dajmy 5 milionów. Wciąż nie jest do zaakceptowania. No kurczę. Za Mirosława Stocha taką dużą kasę chcą. No właśnie, co z tym Cahillem? Chyba już przestał być wystawiony na listę transferową Gary Cahill. No nie, raczej odpada. No spróbujmy jeszcze poszukać tutaj w tych angielskich klubach, czy na końcu tutaj jednak jakieś kluby nie powywalały swoich piłkarzy na wypożyczenia. To jest taki fajny Grek. Mavropanos, o właśnie, może on. Zobaczmy, czy w ogóle byłaby możliwość jego ściągnięcia. Dajmy tutaj 60 tysięcy tygodniowo. Myślę, że ten chłopak może nieźle się u nas zaprezentować. No ale Rob Holding chyba nie będzie raczej zainteresowany przenosinami do nas. No naprawdę niezły obrońca i powiem szczerze, że no nie widzę w ogóle go tutaj. No wszystkie najlepsze kluby chyba już nie mają piłkarzy, których chciałyby wypożyczyć. Jeżeli jakiś klub piłkarza chciał wypożyczyć, no to już to pewnie dawno zrobił. No widzę, że tutaj nawet nie ma w Liverpoolu co szukać. Może City albo United jeszcze gdzieś rzutem na taśmę. No jest ten Foden, ale to jest zdecydowanie środkowy pomocnik. Mangala nie chce. No pewnie Cahill też nie będzie chciał, bo ta jego pensja jest gigantyczna w Chelsea. Matteo Darmian, Lee Grant. No nie widzę tego jakoś. No zobaczmy jeszcze Tottenham, przepraszam. Chociaż Tottenhamem pewnie też nam nie wyjdzie. Vincent Janssen, Nkudu Peters. Nie. Juan Foyt, ale on jest kontuzjowany. No nic, no szukamy dalej. 3 miliony za Cahilla, no ale niestety Gary'ego Cahilla nie sprowadzimy sobie. No nic, zobaczmy na razie, jak to wszystko wyjdzie. Kurczę, nie wiem cały czas, jak usunąć to powiadomienie ze Steama, przepraszam. O właśnie. Wiem, że tutaj jakoś tego Steama się da odpalić. No ale nie mogę usunąć tego powiadomienia. Kurczę, on mi tutaj zasłania pół ekranu. No dobra, gramy za chwilkę już z Southampton. Siema nieznany, witam. Wiesz co, jednak nie wypożyczyłem Hermana, bo jest kontuzjowany, nie przyszedłby testów medycznych, stąd też no raczej zdecydowałem się na inne rozwiązanie. No i ostatni dzień, moi drodzy, okienka transferowego przed nami, stąd też no zobaczymy, jak to nam tutaj wszystko wyjdzie. No powiem szczerze, że raczej nie uda się nikogo ściągnąć. No ale proszę bardzo, Jadon Sancho, Mavropanos, oferta odrzucona.
A Sancho to jest chyba raczej lewoskrzydłowy, aczkolwiek na prawej też by mógł grać i pewnie też by się tam świetnie spisywał. Poza tym jest Anglikiem. No spróbujmy 150 tysięcy, chociaż wątpię, że to przejdzie. No, może gdzieś jacyś zawodnicy są tutaj wystawieni w ostatnim dniu. Ismael Traore z Onże. No jak gdzieś miałem w jakimś klubie i tam się nie spisywał zbyt dobrze. Andrew Winsdom, też dosyć znany zawodnik. Tamasz Kadar, piłkarz Lecha Poznań, nawet tutaj się znalazł, proszę bardzo. No i kurczę, no... Raul Silva z Bragi, no ciężko będzie kogoś już tak na ostatnią... chwilę ściągnąć. Gregory van der Wiel nawet tu jest, który też no nie do końca stał się takim zawodnikiem, za jakiego był uważany. No i zobaczmy, rekomendacja. No to jest tylko ten Cedric tak naprawdę, nikt więcej. Mauricio z Lazio też jest. Tajas Brownicz. Antik Nukan. No ciężko te będzie już kogoś kupić w tych ostatnich dniach. No nie widzę nikogo ciekawego, moi drodzy. Ale jeszcze wywalmy tutaj. Angelo Ogbonna, no też w drogi, też zdecydowanie poza naszymi możliwościami finansowymi. Jack Stevens też tutaj jest, widzę, ale też zbyt drogi zdecydowanie. A może ten Hegazi z West Bromwich? Wygląda nieźle, no ale jest dosyć wolny niestety. Tyrone Mings. No, całkiem niezły, ale raczej do nas nie przejdzie. Może coś opuścili nam z tego Karima Rekika, no zobaczymy. No nie, no za dużo chcą zdecydowanie za Karima Rekika. A Daniel Ayala? Bardzo wolny niestety. Kogoś takiego nie potrzebujemy. Lukas Klosterman już widzieliśmy. Alan Franco niestety też. Felix Bastian z Niemiec. Majką też niezły, ale też wolny. 29 lat. Szybkość 13, przyspieszenie tylko 8. No ale ma świetne atrybuty. No. Można spróbować, chociaż on pewnie dopiero przeszedł, zatem też tak jest, 10 lipca, a nie, zeszłego roku podpisał kontrakt, czyli już chyba cały sezon Brazylijczyk spędził w Galacie, tak jest. No i kurczę, zamiast rzeczywiście rozgrywać te spotkania już powolutku, to ja cały czas... O, 5,5 miliona się zgodzili. To może być naprawdę... O matko boska, 90 tysięcy funtów, a możemy dać tylko 35. No właśnie, i to jest właśnie to. To jest właśnie... Domagoj Vida, no zobaczymy, ale też nie wiem, czy on... Kurczę, może rzeczywiście ten Mefam ma naprawdę niezły atrybutek na 20-latka. No zobaczmy Domagoja. Besiktas, 29 lat, 6 milionów. 68 tysięcy zarabia, no od razu, nawet nie ma co. Może ten Chris Mefam, ktoś mi go polecał. Widzę, że jest naprawdę niezły, ma dopiero 20 lat, a potencjał naprawdę całkiem. No właśnie, no może jego akurat spróbujemy, dlaczego nie, tylko zobaczmy, czy w ogóle
będziemy w stanie go sprowadzić. 5,5 miliona tyle oferujemy. No właśnie, 19 od razu nam tutaj wyskakują z takimi cenami, że no nie ma co w ogóle tutaj dalej nawet... z nimi negocjować. Tobias Strobl, 28 lat, ale to jest raczej... Liam Cooper, właśnie jeszcze raz patrzymy na sobie na 26-letniego Szkota. No, stać nas na lepszych zawodników, tutaj bez dwóch zdań. Brazylijczyk Pablo z Bordeaux. Balanta, Christopher Julien, 25 lat. No właśnie, tego Lindiame też nad nim się zastanawiam, ale to jest raczej defensywny pomocnik, chociaż jako środkowy obrońca też mógłby grać. Jest bardzo silnym zawodnikiem. No i może jednak ten Andreasen jednak, bo też jest niezły, ale pewnie też bardzo dużo sobie zażyczą za jego transfer włodarze Sampdori. No właśnie, 13 milionów. No gdybyśmy dali 5... i 5, czyli w sumie 10 milionów i 30% następnego transferu. No to się zgadzają na taki układ. No zobaczymy, czy my w ogóle zdążymy z tym transferem. No wszystko wskazuje na to, że tak, bo... 4-letni kontrakt, klauzula oferty minimalnej 45 milionów funtów. Myślę, że to jest takie minimum. Klauzula odejścia w razie spadku niech będzie 20. Tutaj również z bonusami troszeczkę pokombinujemy. No i właśnie, zobaczymy, czy to... zadziała. No, poszło dosyć gładko. Tak więc, no, wypożyczenia Jadona Sancho odrzucone, no, dajmy nawet to 200 tysięcy, chociaż pewnie, że myślę, że i tak to zostanie odrzucone. Zagadu niestety się nie zgodzi na wypożyczenie. No i dobra, szukamy jeszcze tego skrzydłowego cały czas. No i niestety nie mamy nikogo, kto by mógł tutaj do nas przejść. Przerwałem negocjacje? Serio? Właśnie, kurczę, to jest wszystko przez to, że mam tutaj ten... No wy tego nie widzicie na ekranie, ale to jest tak mniej więcej w tym miejscu. Wyświetla mi się taki duży komunikat ze Steama i nie wiem, jak to zamknąć. No i dlatego przerwałem negocjacje. Jasna cholera, nie wiem, czy mi się uda jeszcze wznowić. Z Andreasenem pewnie już nie. No i pewnie nie zdążymy go sprowadzić i tak to pewnie będzie wyglądało. No właśnie, teraz z kolei jest nie do zaakceptowania. No cóż, niestety chyba nikogo nie sprowadzimy tutaj. Dobra, Sancho oferta wypożyczenia odrzucona, no to w takim razie żegnamy się z Jadonem Sancho. O właśnie. Gdzieś klikając tutaj na górze, miałem możliwość otwarcia Steama, tylko kurczę, jak wywalić ten komunikat? Siema Spitrzakur. O jasna cholera, tego sam pytałem, anuluj, a chciałem go sprowadzić, kurczę. No to teraz już go chyba nie sprowadzę. Marco Rojo niestety do nas nie przyjdzie. Mavranopoulos, no jeszcze spróbujmy z nim.
Steam Settings powiadomienia, tak? Tylko właśnie nie widzę tutaj czegoś takiego. No właśnie, no nie za bardzo mogę to wyłączyć. No i niestety cały czas mi się to na ekranie wyświetla. I przez to niestety zasłania mi to pół ekranu. No nie chcę to zniknąć w ogóle. O, o właśnie, Shift plus Tab, ok. No i dobra, no i w jaki sposób mam usunąć to powiadomienie? Opcje kontrolera, ustaw klawiaturę, wyłącz HUD kontrolera, powrót. Zrzut ekranu, no właśnie, pisze tylko, że ktoś chce oglądać jak gram, no i w jaki sposób ja mam to zmienić? Nie mam pojęcia, a chciałbym z tego wyjść, bo... No bo kurczę. Zasłania mi to pół ekranu. No ale jak wyloguję, to boję się, że mnie z gry wywali. No właśnie, Joachima Andreasena przez to nie pozyskamy, kurczę. No dobra, musimy szukać szybkiego innego obrońcę na szybko, niestety. Tutaj mamy też skrzydłowych. Ale nie, my nie chcemy skrzydłowych. Ten Jarrod Bowen też fajnie wygląda. 5 milionów funtów, no ale nie wiem, czy za taką kwotę go... wyciągniemy, no właśnie, 12, dajmy 5, tak jak w tamtym przypadku, po 50 występach w lidze drugie 5, czyli w sumie 10, procent zysku na tego transferu 30, no i dobra, może w takim razie przynajmniej tego skrzydłowego kupimy, bo tak de facto on jest nam chyba bardziej potrzebny niż napastnik, tak de facto. No ale właśnie, no kurczę, no nie mogę tego, za chwilę znowu pewnie anuluję. Przełącz na Steama na chwilę, no przełączyłem, ale nic to nie dało. Jak dam wyjść, to może mnie wywali z gry. Właśnie, znajomi, grupy, zaproszenia zero, grupy, no i nie wiem w ogóle, kurczę, jak to zmienić. No i cóż, chyba tego nie naprawię na razie. Chyba tego nie naprawię, moi drodzy, chyba że gdzieś tu ewentualnie gdzieś jakieś powiadomienia znajdę. No jest tutaj ta koperta, no ale ona mi tutaj nic nie daje. No i właśnie, znowu sobie tutaj zasłonię i znowu anuluję ofertę. Pewnie. Dobra, tyle chce mój zawodnik zarabiać. Troszeczkę obniżymy mu. Czteroletni kontrakt. 3,5 tysiąca. Tutaj też troszeczkę poobniżamy. Klauzula odejścia w razie spadku niech będzie 20 milionów.
Pensja po rozegraniu meczu w lidze 25. No i dobra, odpowiada mi. Fulham złożył ofertę kontraktu, tak więc no myślę, że teraz powinno być ok. No właśnie, tylko ciekawe, czy oni mi tutaj sprzedadzą tego piłkarza, bo muszą znaleźć następcę. Zgódź się na opóźnienie, dobra, no zobaczymy, czy kogoś pozyskają, bo jeżeli nie, no to pewnie... Pewnie nic z tego, dobra, Mavranopoulosa nie będzie w naszym klubie, no kurczę, no musimy znaleźć jednak jakiegoś zawodnika, tak w samiutkiej końcówce już tego okienka, może się uda. No teraz już chyba na 100% kogoś na wypożyczenie, skoro już pozyskujemy skrzydłowego, znaczy pozyskujemy, ale czy pozyskamy, to nie wiem. No dobra, środkowy defensor na liście. No może ktoś jeszcze w końcówce powędrował na tę listę transferową. Van Drongelen. No ale ten Sampdori się nie zgodzi, kurczę, no. Poza tym, no teraz już muszę wypożyczyć piłkarza, tylko i wyłącznie. Bo już nie mogę piłkarza sprowadzić do siebie na stałe. No dobra, zobaczymy, czy tego pomocnika, czy tego skrzydłowego młodego się uda pozyskać. No, bez środkowego obrońcy tak naprawdę przeżyję, no bo kurczę, mam i mam i Keluma Chambersa i także Tima Rema. Zobaczmy tutaj Patrick Herman. No widzimy trzy gwiazdki, no ale on jest kontuzjowany niestety. Gerard Bowen. No zobaczymy, czy uda się nam go pozyskać. Całkiem fajnie się prezentuje. Ten Hajrowicz, no taki sobie, raczej słaby piłkarz. No chyba, że tego Youngem Biłę jest tutaj dosyć tani. Ale też nie jest za dobry, no kurczę, boję się, że nie będzie tutaj u nas wzmocnieniem. Mavranopoulosa też rezygnujemy, bo jego nie kupimy. Tak samo rezygnujemy na razie z Pawona. No i wszystko wskazuje na to, że chyba nie zdążymy tutaj z tymi piłkarzami. No Rhys Oxford, no jeszcze tego Van Drongelena ewentualnie spróbuję, no bo fajnie się rzeczywiście prezentował. W HSV. No i zobaczymy, jak zaprezentuje się tutaj. Dobra, zobaczmy, kogo tutaj... Ma Manchester United tutaj wystawionego. Ben Sheaf, zobaczmy na tego młodego zawodnika. No taki sobie, Jan Bednarek. No Jan Bednarek chyba najlepiej z tych wszystkich wygląda. No to weźmy Janka, no chyba już nic więcej nie zrobimy. 50% kontraktu. To będzie takie bardziej uzupełnione składu, a chyba Team Ram jednak będzie grał w pierwszym składzie. Bednarek, oferta zaakceptowana. Zbliża się termin zgłaszania zawodników. Na razie wszystkich zawodników mamy tutaj zgłoszonych. No i właśnie, z tego co widzę tutaj już zaakceptowałem tą prośbę o oglądnięcie, no ale mimo wszystko, siema Sladar. Cały czas no nie potrafię tutaj jednak tego ekranu zamknąć, nie wiem dlaczego, no mi się tutaj cały czas pojawia. Tak więc Pablo, proszę Cię na drugi raz tutaj
takich powiadomień mi nie wysyła. I no dobra, mamy czas jeszcze do 17 godziny na dopięcie tych dwóch transferów, czyli Jana Bednarka i... I właśnie tego młodego skrzydłowego z tych Hull City. No i właśnie, teraz już to wyświetlenie niby mi zniknęło. Znaczy niby już to odklikałem, ale... Ale cały czas to się tutaj pojawia, nie wiem dlaczego. No nic, dobra, musimy już tak grać do końca, jakoś to przeżyję i tak ten stream już z tego co widzę zbyt długo nie potrwa. Dobra, Janek Bednarek gotów do wypożyczenia, no żebym tylko nie anulował. Dobra, potwierdziliśmy umowę. Rasica oczywiście zawieszony do czasu potwierdzenia. No niestety, Rasica nie będzie naszym piłkarzem. No niestety, pozwolenie na pracę zostało odrzucone. No i proszę bardzo, Bowen podpisuje kontrakt. Tak jest, mamy... bardzo utalentowanego teraz skrzydłowego. Tylko właśnie, żebym teraz tylko tego nie odrzucił. Wiecie co, ja sobie zapiszę na wszelki wypadek i gdyby mi się zdarzyło tutaj nie potwierdzić tego transferu, bo kurczę, no cały ten prawy dolny róg mam zasłonięty. Gdyby mi się nie udało tego... zaakceptować, no to po prostu. Aha, jest już zaklepany, okej, no to dobra. No ale na wszelki wypadek zapiszmy, żeby gdzieś tam to, nam to nie uciekło. A ja w tym czasie może spróbuję usunąć to powiadomienie, chociaż niestety chyba nie będzie to takie proste. No właśnie, jakbym sobie wszedł tutaj w tę transmisję. No właśnie, no i co? Filmy, poradniki, recenzje, zrzuty ekranu, wszystkie. No widzę, że i tak chyba stąd tego nie... nie zaakceptuję. No dobra, spróbujmy jeszcze tutaj. Nie, też się nie da. Dobra. W takim układzie... chyba muszę stąd. Aha, czyli rejestracja składu. Kurczę. Jan Bednarek rejestrujemy. Jarrod Bowen rejestrujemy. No i w taki oto sposób mamy i środkowego obrońcę, i skrzydłowego. Z Rasicy rezygnujemy. No i dobra, myślę, że to okienko. Siema Dariusz. Tak więc, no, zagramy sobie, moi drodzy, to ostatnie spotkanie. To pierwsze spotkanie w Premier League właśnie dzisiaj. No, wybaczcie, że tak długo to trwało, no ale niestety musiałem tutaj sporo rzeczy ogarnąć jeszcze przed tym transferem. Tutaj jeszcze... cały czas oczywiście będziemy mieli na uwadze osobę Christiana Pawona, no być może on kiedyś dołączy do naszego klubu. Ale niestety to się jeszcze nie wydarzy w tym okienku transferowym. No i teraz oczywiście tutaj ustalimy trening indywidualny naszym zawodnikom. Tak więc Janek Bednarek oczywiście. Obrońca środek, obrońca grający piłką, obrona. Natomiast nasz skrzydłowy, czyli
Jarrod Bowen, ofensywny pomocnik, prawy, skrzydłowy atak. No myślę, że to będzie naprawdę ciekawy transfer. Fajną ma tam naprawdę fajny potencjał ma ten zawodnik, tak więc myślę, że fajnie się u nas w klubie rozwinie, mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast no co do tego pierwszego spotkania, no to ono już za kilka dni nas czeka. Będzie to pojedynek Southampton, no i to właśnie to spotkanie rozegramy sobie na streamie jako jedyne podczas dzisiejszego odcinka. No, staram się tutaj jeszcze znaleźć gdzieś, w jaki sposób to wyłączyć, ale chyba tego niestety nie znajdę. Musiałbym prawdopodobnie zrestartować grę. No i widzimy zestawienie. Pensji, tak? To jest chyba zestawienie pensji. Najwięcej płacą swoim piłkarzom włodarzy Manchesteru City, później Chelsea, później Manchester United, Liverpoolu, Arsenalu. No mamy, to jesteśmy na szarym końcu, płacimy tylko 4,8 miliona funtów tygodniowo. Tutaj widzimy trzy transfery. No Belotti za 25 milionów funtów, tak więc dosyć niska kwota. Julian Weigl do City, Rüdiger do Bayernu Monachium z Chelsea. No i okienko transferowe nam się już zakończyło, moi drodzy, tak więc no kupiliśmy dwóch ciekawych zawodników, no oczywiście nie licząc tej całej plejady piłkarzy, których sprowadziliśmy jeszcze przed moim przyjściem tutaj do zespołu. Tak więc no zobaczymy, jak ci piłkarze tutaj wpłyną na grę naszej drużyny. No jak to zwykle u mnie bywa, bardzo wielu piłkarzy jest wypożyczonych. No i zobaczymy, czy tutaj rzeczywiście ci wypożyczeni gracze będą mieli jakiś taki większy wpływ, powiedzmy sobie, na ten nasz zespół, czy niektórych z nich być może uda się na przykład sprowadzić na stałe. Fajnie by było na przykład takiego Kelume Chambersa mieć na stałe. No i widzimy jeszcze Bowen. Jeszcze krótka konferencja prasowa wspólnie z byłym piłkarzem Hull City, a obecnie graczem Fulham. No zobaczymy, jak ten młodziutki 21-letni skrzydłowy będzie się u nas prezentował. Mam nadzieję, że dobrze. Mapuyanga Biła również była opcja jego pozyskania, ale z niej ostatecznie zrezygnowałem. Tak samo jak Marcos Rojo. No z kolei Argentyńczyk nawet nie był zainteresowany przenosinami do nas. No i proszę bardzo, rozpoczynamy ten sezon. 0-0 w meczu Arsenal. Manchester United, mecz na szczycie. No i proszę bardzo, Timothy Fosu-Mensah fantastycznie prezentuje się na treningach, natomiast Jean-Michel Seri bardzo słabo. No i moi drodzy, już za chwilkę będziemy na St. Mary Stadium w Sunderlandzie. Pierwsze spotkanie tego sezonu. No i zobaczymy, jak się zaprezentujemy w tym naszym pierwszym meczu. Tak się zastanawiam, jaką taktykę wybrać i chyba jednak wybierzemy tą z jednym defensywnym pomocnikiem, dwójką w środku, jednym napastnikiem, ponieważ no, gramy na wyjeździe. Nie wiem, czy gra tak ofensywną taktyką, jaką tutaj mam ustawioną w tym pierwszym meczu, to jest dobra. To jest dobra rola. Powiem szczerze, mam pewne wątpliwości, no ale zobaczymy. Mitrović. Czy uważam jakiś zespół do pewniaków do spadku? Absolutnie bez komentarza. Tak więc konferencja prasowa już za nami. Tutaj mamy kolejne spotkania w ramach pierwszej kolejki Premier League. No i moi drodzy, trzymajcie kciuki, bo naprawdę ten pierwszy mecz
z zespołem... Southampton może odpowiedzieć nam naprawdę na wiele pytań. Tutaj widzimy jeszcze kilku naszych zawodników na wypożyczeniach. No i ostatnio przeczytałem sobie poradnik po polsku odnośnie tego treningu. Już mniej więcej rozumiem, na czym to polega, aczkolwiek no jeszcze sporo muszę się tutaj nauczyć, w jaki sposób właśnie poszczególne reżimy treningowe mają wpływ na właśnie na ten trening. No, sporo tam niespodzianek widzieliśmy w tej pierwszej kolejce. No i dobra, no widzimy, że City wygrało 2-1, Tottenham rozbił Cardiff, Liverpool przegrał właśnie z Newcastle w pierwszej kolejce. No to była taka dosyć duża niespodzianka. No i dobra, zatem moi drodzy, już za chwilkę przed nami pierwsza kolejka, mecz z zespołem Southampton na wyjeździe na St. Mary's Stadium. No oczywiście ekipa Southampton ma kilku świetnych zawodników, m.in. Manolo Gabbiadini na przykład. Także myślę, że warto będzie zwrócić uwagę na... Tam jest taki dobry skrzydłowy, który grał w Norwich, ciemnoskóry, tylko zapomniałem, jak się nazywa. Salford złożyło wypożyczenie za Luke Torre do końca sezonu. No, jeżeli będą płacić całość pensji, no to... Ale nie chcą, no to w takim razie zawodnik zostanie z nami. 14 tysięcy karnetów wyprzedanych, czyli naprawdę całkiem nieźle. No i dobra, moi drodzy, gramy to pierwsze spotkanie. Jednak zagrajmy sobie tą taktyką. No i w bramce postawimy oczywiście na nikogo innego jak Sergio Rico. Prawa strona obrony tutaj rzecz jasna Timothy Fosu-Mensah. W środku Calum Chambers. I no właśnie, Tim Rem jest kontuzjowany. Czyli w takim układzie Mawson też niezbyt dobrze dysponowany. No to Le Marchand. Na lewej stronie defensywy zobaczymy dzisiaj Joe Ryana. Jako boczny obrońca wsparcia. To samo w Fosu-Mensah, żeby zbytnio się tutaj nie wypuszczali nam do przodu. Aguisa jako pomocnik odbierający piłkę. Tylko, że zamienimy sobie tych piłkarzy pozycjami. Pomocnik odbierający piłkę, wsparcie, natomiast w środku oczywiście nikt to inny jak Jordan Serie. No widzę, że ta kondycja u moich zawodników wygląda naprawdę całkiem fajnie, tak więc te treningi całkiem fajnie wyszły. Dobra, prawe skrzydło. Tutaj myślę wystawić... Właśnie... Luciano Vietto, o właśnie, o nim myślałem. Lucio na prawym skrzydle, na lewym. Właśnie, i ten napis mi, kurczę, to wszystko zasłania, troszeczkę mi utrudnia. André Schürrle na lewym. A w napadzie... No właśnie, na pewno Kamara. No i miał być Mitrović, natomiast z tego co widzę, Mitrović... nie jest dobrze dysponowany, ponieważ jest kontuzjowany. Tak więc Vietto tutaj powędruje na napad. Kamara jako odgrywający. Natomiast na prawe skrzydło... No właśnie, tutaj mam pewną zagwozdkę. No chyba ten młody Bowen jednak musi zagrać od pierwszej minuty. Natomiast ławka rezerwowych to Fabricio, Mawson, Sisse... Także Sessegnon. Widzę, że Fajte kontuzjowany. Kearney. A jeszcze tutaj dwójka piłkarzy. Johansen. No i myślę, że ten Mitrović, który i tak nie zagra. Dobra, skład mamy kompletny. Zgłaszamy sobie taką oto drużynę. Nie przypisany numer jednemu zawodnikowi. Bowen niech ma numer 15. No i możemy zaczynać, moi drodzy. Siema Krzysztof. Nathan Redmond, o właśnie, chodzi o Nathana Redmonda, dokładnie tak.
Natomiast nie chodzi mi o danego Inksa, tylko o tego Irlandczyka. Kurde, zapomniałem. Ale dobra, nieważne. W każdym razie gramy sobie to spotkanie. Zakończmy odprawy tutaj automatycznie. Ustawienia. No i jesteśmy, moi drodzy, na St. Mary Stadium. Pierwszy gwizdek. No ja oczywiście muszę sobie od razu tutaj zmienić kamerę. Z reżyser na linia boczna. O właśnie. Wysokość kamery, przybliżenie kamery. Szybkość pomiędzy skrótami wysoka. Dźwięki wyłączamy. Natomiast o, myślę, że tak będzie ok. No to jedźmy. Pierwsze spotkanie ekipy Fulham w tym sezonie w Premier League. To właśnie Shane Long, dokładnie o niego mi chodzi. Dobra, Luciano Vietto, Bowen. Zobaczmy, jak to rozegramy. Bowen, Aguissa, jeszcze Jordon Serie, jeszcze pokazuje się w Fosu Mensah. Jest tutaj wślizg Nolito, ale arbiter nie przerwał gry. Aha, jeszcze zobaczmy sobie tutaj, co mamy. Ważne wydarzenia, tylko kluczowe wydarzenia. Myślę, że to wystarczy. No i dobra, Calum Chambers od autu. Fosu Mensah do Seriego, ten w polu karnym Serie. Nie ma faulu, no i Gabbiadini tutaj rozpędza się z piłką Włoch. Gabbiadini, nie zatrzymują go nasi obrońcy. Manolo Gabbiadini, boczna siatka, no ta jeden z pewnie licznych rajdów w tym spotkaniu Manolo Gabbiadiniego. Jest teraz złe rozegranie piłki z autu, ale świetne przejęcie Seriego. Jest Timothy Fosu-Mensah, natychmiast podanie w kierunku Kamary, ale niedokładne. Romero, El Yunusi, jeszcze tutaj Cedric na boku boiska. Cedric już jest w polu karnym, ale fatalny strzał. Ja tutaj może powiem moim zawodnikom, żeby się skupili. No na razie tutaj przytłoczeni uwagami są moi zawodnicy. No to dosyć ciekawe. No widzę, że my w ogóle sobie tutaj nie stwarzamy sytuacji. Może dajemy sobie tutaj ofensywę albo ewentualnie kontratak. Myślę, że kontratak będzie nawet lepszy, ponieważ gra ofensywą przeciwko Southampton na wyjeździe. No to nie będzie dobre rozwiązanie. Uwaga, dośrodkowanie. Choty, uderzenie niestety. Piłka w siatce Gabbiadini. 25. minuta. No i bardzo szczęśliwie piłka wpadła do siatki po uderzeniu Włocha Manolo Gabbiadiniego. I niestety przegrywamy już 0-1 z ekipą Southampton. No i kurczę, 0 strzałów na razie. Dajmy ofensywę. No i uwaga, może teraz coś się uda stworzyć, ale to rywale atakują. Danny Ings. Próbujemy przerywać, ale Danny Ings tutaj indywidualnie, no i wprost w ręce Sergio Rico. No może w tej akcji uda się tutaj doprowadzić do remisu. Jordon Serie, utrzymujemy się przy piłce, ale strata Gabbiadini. No widać, że nasi obrońcy no coś nie bardzo tutaj starają się przeszkadzać rywalom. Danny Ings, jeszcze Mario Lemina. El Yunusi, świetny odbiór, ale nie potrafimy odzyskać piłki. Jeszcze Mario Lemina, jeszcze do Cedrica, dośrodkowanie. Fatalnie Rico i Nolito na 2-0. No nie wygramy, nie wygramy tego pierwszego spotkania, to jest raczej jasne. Jest już 2-0 dla zespołu Southampton, a my nie stworzyliśmy sobie na razie żadnej dogodnej okazji. Dunnings musi zostać przyblokowany. No widzimy, że bardzo słabo to wygląda, jeżeli chodzi o nasze boki obrony. Również Luciano Vietto słabiutko. No ciężko będzie tutaj. Ciężko tutaj będzie rzeczywiście. Zgaszeni, że oczekuje od nich lepszej postawy. No bardzo dziwne. No spokojnie, to jest dopiero pierwsze spotkanie. Tak więc tutaj nie ma na razie jeszcze co. Myślę, że chyba będę musiał zmienić ustawienie, że to zbyt ofensywne. Raczej tutaj się nie przyda. Uwaga, Brian do tyłu. Aguissa, jest gol kontaktowy, czyli jednak Frank Aguissa, zdaniem FMA, najdroższy piłkarz FC Fulham w historii, teraz trafia do siatki. No i uwaga, mamy kolejną akcję, Fosu Mensah, no i znowu strata. Danny Ings indywidualnie strzela, ale oczywiście to nie miało prawa znaleźć się w siatce. No tak, dokładnie, dokładnie, myślę, że po tej bramce już bym nie zwolnili, już po prostu schodziłbym do szatni i
już byłoby wiadomo, że po prostu nie będę dalej prowadził zespołu. Dobra, zróbmy jakieś zmiany może tak, nawiasem mówiąc. Zobaczmy sobie, jak grają nasi piłkarze. No Szurle słabiutko, wprowadzimy Seseniona. Czembe z żółtą kartką, Aguisa też z żółtą kartką. No to może Sisse w miejsce Aguisy, chociaż on gra dobrze, kurczę. Może w miejsce Seriego, który też gra tak dosyć przeciętnie, wejdzie Tom Kearney. No i dobra, spróbujmy. Te dwie zmiany na razie. Gabbiadini. Teraz Romeu. El Yunusi, no zupełnie odsłonięta lewa strona. Piłka jeszcze do Inksa, jeszcze Danny Inks, ale zablokowany tam przez naszych graczy. No i zobaczmy, tutaj mamy do czynienia z nowościami Goal Line Technology w całej okazałości. No widzimy, że piłka zdecydowanie nie przekroczyła linii bramkowej. Myślę, że gra pokazała nam sytuację tylko po to, żeby pochwalić się, że jest tutaj dostępny Goal Line Technology. Uwaga, teraz Ryan Bertrand, kolejna akcja ekipy świętych. No, czy uda nam się tutaj odzyskać piłkę i jeszcze spróbować tutaj doprowadzić do remisu? No widać, że moi piłkarze nawet nie próbują zbytnio przeszkadzać rywalom w rozegraniu akcji. No i Gabbiadini na 3-1 dobija nas. No oczywiście musimy popracować nad tym ustawieniem mojego zespołu. No wiadomo, w tym FM-ie dużo nowych rzeczy, ciężko to wszystko ogarnąć tak od razu. Johansen za Aguisę, ostatnia zmiana, ale ona już tutaj absolutnie nic nie wprowadzi. No i niestety przegramy to pierwsze spotkanie z Southampton 1-3. No szkoda, bo myślałem, że jednak stać nas będzie na lepszy wynik. Widzimy, że w ogóle moi piłkarze coś tacy ospali. Piłkarze rywali przebiegają całe boisko, podczas gdy moi gracze nie są w stanie odebrać im piłki. No musimy nad tym mocno popracować. Mam nadzieję, że na kolejne spotkania już wyjdziemy dużo bardziej umotywowani, no bo na razie fatalnie to wszystko wyglądało. Nie jestem zadowolony z postawy mojej drużyny, tak więc pierwsze spotkanie niestety przegramy. Wyślę może asystenta na tę konferencję prasową. No i cóż, moi drodzy, w takim układzie widzimy się już w środę. Ja sobie tylko zapiszę grę. I widzimy się w środę po prostu na kolejnym odcinku. Będzie to ostatni odcinek na kariery Fulham, a już w piątek, oczywiście jeżeli zdąży się już pojawić pełna wersja, no to wracamy rzecz jasna do kariery, do serii wyzwania 10 lig. Przypomnę, w FM 2018 skończyłem Realem Madryt i to właśnie tym klubem będziemy sobie kontynuować tę serię w FM 2019. Jeszcze 6 lig pozostało mi do wygrania, żeby to wyzwanie zaliczyć. Tak więc pięknie dziękuję dzisiaj za wspólnie spędzony czas. Serdecznie zapraszam w środę w godzinach popołudniowych, 17-18, gdzieś w tych rejonach. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Miłego poniedziałku, miłego wieczoru. Ja oczywiście już idę pracować nad moją taktyką i muszę tutaj ostro porozmawiać z moimi piłkarzami, żeby takie mecze jak ten Southampton już nam się więcej nie zdarzały. Pięknie dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie.